Wieśka, podoba ci się nowy wystrój? To chyba miało znaczyć, że tak. Witam was w kolejnym filmiku na moim kanale, z tej strony Achrelek. W dzisiejszym filmiku kolejny raz odwiedzimy dziką wolierę, a w niej m.in. nowe młode i nowe jajka, które się tutaj ukazały. Tak więc nowych widzów zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, żeby być cały czas na bieżąco i zaczynajmy. No więc tak, na samym początku jesteśmy przed obydwoma wolierami. I co zrobiłem, już tutaj nawet ktoś mi kiedyś proponował na filmiku w komentarzach, to może przejdźmy tam na tył. Tak więc zrobiłem to, żeby po prostu nie marnować tutaj wody, ponieważ jak padzę, no to tutaj mnie troszkę zalewa. Zrobiłem tutaj całą taką właśnie meliorację, ponieważ wszystka woda, która się tutaj zbiera z dachu, z woliery dla papug, idzie tutaj rynną i zrobiłem tutaj taką konstrukcję, że wszystka woda spływa na drugą rynnę, która znajduje się w dzikiej wolierze. I tą rynną później dalej wszystko spływa i tutaj zrobiłem także przedłużenie kolejną rynnę i tą rynną wszystko spływa do oczka. Tutaj właśnie jest ta rynna, dosyć długa, ponieważ 2,5 metra, ale wszystko trzyma się właśnie tutaj na tej wiśni, która tutaj rośnie. I po prostu tym sposobem nie dość, że nie marnujemy wody, która jest łapana przez dach, to nie muszę tutaj martwić się o uzupełniane wody w oczku, ponieważ 2 dni padało i oczko już przebierało, ale woda, która będzie się z niego wylewać, będzie nam nawadniała ziemię, która znajduje się w wolierze, tak więc są z tego same pozytywy. I jak pamiętacie, niedawno na kanale ukazał się filmik z nowym wystrojem tutaj woliery. Znowu się troszkę pozmieniało, ponieważ tutaj była posadzona ta trawa pampasowa ozdobna. Niestety została cała zdziubana, tak więc została tutaj troszkę zabezpieczona siatką, żeby po prostu zwierzęta ją nie mogły wydziobać. I siatka zostanie do tego momentu, aż troszkę po prostu trawa odrośnie i wtedy będzie mogła na spokojnie sobie rosnąć, ponieważ teraz wszystko, co urośnie, jest zaraz zdziubane. Truskawki niestety nie przetrwały tutaj spotkania ze zwierzętami. Niestety zostały całe wydziubane, zostały praktycznie korzenie i właśnie same łodyżki liści. No, czyli niestety truskawek tutaj nie będzie. Aczkolwiek zobaczymy, może w przyszłym roku uda mi się jeszcze znowu tutaj coś posadzić. W związku z tym, że niestety nie mamy tutaj trawy, jest dosyć sucho, no teraz padało kilka dni, tak więc może coś tutaj trawy porośnie, ale jak na razie nie mogę na nic tutaj liczyć, że będzie tutaj bujna trawa. Tak więc z łąki przyniosłem tutaj właśnie takie 2 dość duże klomby trawy. Jak tutaj możecie zauważyć, gołąb tutaj już jeden leży w nim, drugi właśnie tutaj go obserwuje. Przed chwilą Wiesia także się tutaj wylegiwała. Jest tutaj cały zakopany w ziemi, jest tutaj drugi dzień, tak więc myślę, że się to przyjmie. Zwierzaki będą mogły sobie coś tutaj właśnie podziubać, a coś w nim będą się mogły tutaj właśnie poleżeć, pokopać. I tutaj z tyłu jest także jeszcze jeden właśnie taki cały klump trawy. I co możecie zauważyć, pierwsze jajko, które w dzisiejszym filmiku wam pokażę, tutaj właśnie się ukazało i myślałem najpierw, że to jest jajko od bażanta bananowego, ale okazało się, gdy właśnie podeszłem tutaj, dzisiaj weszłem, jest to jajko w kolorze oliwkowym, więc jest to jajko od bażanta łownego, od tej samicy, która została tutaj przeniesiona. Nie wiem, czy będzie one zalężone, ponieważ no samca tutaj nie ma. Jedyną możliwością będzie to, że będzie to od niej jajko i od koguta bażanta bananowego, tak więc wyjdzie szek, zobaczymy. Jajko tutaj oczywiście nie zostanie na ziemi, zabiorę go, jak na razie go tutaj położę, żeby po prostu dalej nagrywać, później się nim zajmę. I teraz zajmiemy się kolejnym jajkiem i znowu będzie to jajko od bażanta. Kaczki jak na razie nie mają tutaj żadnych jajek, tak więc bażant wykorzystał sytuację i zadomowił się w budce dla kaczek. Jest tutaj właśnie jedno jajko. Oczywiście bażancica wyszła i kaczka oczywiście zaraz zainteresowana musiała przyjść i zobaczyć, co tu się dzieje, kto zniósł jajko w jej budce. Tak więc na chwilkę właśnie tam weszła, posiedziała na jajku, ale za chwilkę wyszła, tak więc może to skłoni ją także do założenia własnych lęgów. I teraz przejdźmy do środka. I jak pamiętacie, znajdowały się tutaj właśnie w tym gniazdku 8 jajek od bażanta bananowego. Te jajka zostały zabrane. I znajdujemy się przy inkubatorze, gdzie znajdują się wszystkie 8 jajek, które już zabrałem z woliery. Są to wszystkie jajka od bażanta bananowego.
Aktualnie jeszcze nie wiem, czy wszystkie są zalężone, ponieważ jeszcze nie sprawdzałem, jak na razie są tylko włożone. Są już tutaj 5 dni, tak więc za chwilkę je sobie dla siebie prześwietlę, żeby było wiadomo, jak to wygląda. Ponieważ będzie już widać, które są puste, a w których są małe pisklaczki. No i jesteśmy już po sprawdzeniu jajek i okazało się, że wszystkie są zalężone, tak więc teraz zostało tylko nam dobrze zaopiekować się jajkami i czekać, aż zaczną się lęgnąć. Jeżeli chcecie, żeby z tych jajek, które właśnie teraz są tutaj inkubowane, zrobić także filmik, to napiszcie to w komentarzu, żebym o tym wiedział, a my wracamy do woliery. I te jajka, które tutaj możecie zauważyć w tym gniazdku, są to kolejne jajka od bażanta bananowego, które znowu zniosła. Tak więc jeszcze na chwilkę poczekam, kilka jajek, żeby zniosła. Znowu je zabiorę, tak samo jak jajko z budki od kaczek od bażanta i te jajko, które znalazłem na dworze. I wszystkie zostaną przeniesione do inkubatora, a później zostawię tutaj część jajek bażancicy, żeby po prostu sama wysiedziała sobie jajka. Tutaj mamy kolejnego naszego młodego, właśnie ucieka mi na dwór. Jest to młody właśnie ten gołąb Mewka. Jest już dosyć duży, już teraz nawet właśnie sam fruwa, już wyszedł z gniazda, tak więc już się u niego nie boję. Już się teraz usamodzielnił, rodzice jeszcze go tutaj dopilnowywują, dają mu jeszcze jeść, ale już zauważyłem, że sam także sobie bardzo dobrze radzi. Tutaj Mietek oczywiście pilnuje całej woliery od środka. A tutaj pamiętacie, mówiłem wam, że cukrówki założyły swoje drugie gniazdo, siedziała na kolejnych dwóch jajkach i mieliśmy nadzieję, że je wysiedzi, tak więc już teraz pokazuję wam. Jak możecie zauważyć, cukrówka siedzi na dwóch młodych, czyli obydwa jajka się wykluły. Tak mogłem właśnie sądzić, teraz bardzo dobrze zajmowały się tymi jajkami i po prostu udało się im wychować, wysiedzieć po prostu te jajka, tak więc teraz myślę, że uda im się je wychować, zobaczymy, miejmy taką oczywiście nadzieję, oczywiście w kolejnych filmikach także będę je pokazywać, jak widzicie reaguje dosyć agresywnie cukrówka, może nie agresywnie, ale po prostu próbuje je bronić, żeby odstraszyć potencjalnych tutaj szkodników w gnieździe. Tak więc zostawiamy ją i niech wysiaduje młode. Jak możecie teraz zaobserwować, mniej więcej na środku znajduje się na drzewie cukrówka. Jest to cukrówka z mojego właśnie pierwszego gniazda, z tego co ta jedna cukrówka niestety nie przeżyła. To jest właśnie ta druga cukrówka, ma się naprawdę bardzo dobrze. Jest już całkowicie samodzielna, rodzice już ją tutaj nie karmią, już sama je, sama pije. Jak widzicie, sama fruwa, już teraz trudno ją złapać. Tak więc z tej cukrówki się bardzo cieszę. Myślę, że jej rodzice, gdzie teraz aktualnie gdzieś fruwają, założą kolejne gniazdo. Tak więc w wolnej chwili przyniosę tutaj jeszcze parę kępek takich traw, jak możecie to teraz zauważyć. Kilka tutaj właśnie jeszcze gdzieś posadzę, między innymi chyba właśnie w miejscu, gdzie były truskawki oraz za tą budką, właśnie tutaj, gdzie mamy miejsce, żeby po prostu zwierzaczki miały troszkę więcej tego, ponieważ zaraz po posadzeniu dały się do tego, między innymi, żeby właśnie przegrzebać w ziemi oraz żeby się skryć w trawie. Jak możecie właśnie teraz zauważyć, bażancica tam szkubie tą trawę. Tak więc darzą to bardzo dużym zainteresowaniem, tak więc odpowiadając na ich potrzeby. Jeszcze kilka takich kępek tutaj przyniosę, posadzę z całymi korzeniami, tak więc mam pewność, że po prostu to się przyjmie i będzie to tutaj rosło. Tak więc wszystkie jajka bażantów, które aktualnie znajdują się jeszcze w wolierze, znowu zabieram do inkubatora, żeby je spróbować wyinkubować. Jeszcze dam kilka jajek tutaj złożyć im. Później zostawię właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, zostawię im, żeby po prostu same to wysiedziały. A efekty zobaczycie w kolejnym filmiku, ponieważ w tym filmiku to by było na tyle. Myślę, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś pytania, dodawajcie je w komentarzach. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.